Cześć wszystkim. Znowu pomnił 7, a przeciąg świątyni złych żywiołów. Nie zwracajcie uwagi na Elmo. Od kiedy wróciliśmy ze świątyni, on non-stop ma rzuty na wytrwałość. Nie wiem, czy to jakiś bug, czy to jakaś klątwa, nie mam najmniejszego pojęcia. Nic mu to nie robi, więc tylko problem taki, że będzie nam zawalało lock. A poza tym nic złego się z nim nie dzieje. Dobra, jesteśmy w domku. Ponieważ chcemy zrobić parę ciekawych rzeczy. Po pierwsze, jestem troszkę zawiedziony, ponieważ ludzie tutaj okazali się strasznymi rasistami. Tak długo jak mamy Skorpa w drużynie, żaden kupiec nie chce z nami rozmawiać. Więc trochę to jest problem. Nie zamierzam go z tego powodu wyrzucać czy odłączać. Mamy wystarczająco dużo pieniędzy, że możemy sobie, myślę, bez nich poradzić. Dobra, to co chcieliśmy zrobić, to tak. Najpierw stworzenie cudownego przedmiotu na anti. Niestety nie stać nas na stworzenie mocarnych pięści plus 5. Nie mamy wystarczająco punktu doświadczenia. Ale myślę, że mocarne pięści plus 4 będą równie fajne. Dobra. Ciach. Pierwszą rzecz, którą chcieliśmy mieć. Drugą rzecz, którą chcemy mieć, to Ulavosa. Tylko tak. Zobaczyłem stworzenie magicznej broni i okazuje się, że to ma pewne ograniczenia. Mianowicie, żeby stworzyć magiczną broń, musimy użyć jako bazy istniejącej już magicznej broni albo broni, która ma przynajmniej doskonałą jakość. Więc to jest problem, bo chciałem zakląć nasze kusze, żeby miały plus 1 czy nawet więcej, przynajmniej kusze dla Lighta, a ponieważ to nie jest doskonała kusza, to nie będę mógł. Więc więc poupgrade'ujemy to, co możemy. Na przykład weźmiemy długi łuk dla Mugoxa, damy mu plus 3, damy mu wstrząs, bo nie mamy żadnej broni, która miałaby wstrząs. Nie wiem, możemy dać mu nawet jakąś nazwę, nie wiem, na przykład Zwiastun Burzy. Ora, brzmi wystarczająco dramatycznie. Ciach. Gratulacje, Mugo. To twój nowy, piękny łuk. Co chciałem jeszcze zakląć. Możemy jeszcze zakląć ten długi miecz, którym walczy. Którym walczy Dobrze. Elmo. Możemy go zakląć do plus 3. Moglibyśmy dać mu obrażenia z mrozu albo wstrząsu. Jak to dużo zrobi. Trochę by nam to chyba wycięło punkty doświadczenia, więc na razie zostawię tak, tylko to polepszę go do plus 3. Dobra. Nie ma jej zabawy, Elmo. Czy coś jeszcze chcemy? Tak. Z tego ekwipunku, który ten Hadrik wydropił, niestety za dużo nie będziemy mogli użyć. Młot bojowy jest dwuręczny, a mamy już lepszą broń plus 3, która jest dwuręczna, więc jej nie użymy. Tarcza i zbroja natomiast mają taki defekt, że obniżają kondycję, kiedy się jej nałoży. Więc ich chyba nie użyję. Zostawimy je sobie. Hadrik coś takiego sprytnego zrobił, że na początku walki dał sobie zwiększenie postaci i dzięki temu mógł tej broni używać jako jednoręczną razem z tarczą. Ale my nic takiego nie będziemy robić. Więc ten ekwipunek sobie zatrzymamy. Znaczy zatrzymamy, w sensie nie będziemy go używać. Dobra. Wydropiło to jeszcze tak, coś takiego jak dwie różdżki strachu, ale nie wiem, czy to jest bug, ale one mają wagę 10. Więc nie będę ich używał, ponieważ są ciężkie. I by komukolwiek bym to nie dał i by go jak to ująć? Spowolniło. Dobra, pytanie, czy ty masz jeszcze trochę punktów doświadczenia, żeby coś stworzyć?
Chciałbym stworzyć jeszcze rękawice potęgi ogra. Najlepiej byłoby te fajniejsze zrobić, ale nie mamy wystarczająco punktów doświadczenia na to. Więc wiecie co? Zrobimy tak. Lavos, zamiast zabójczej chmury, weźmiesz teleportację i zakładam, że jeszcze przynajmniej raz wrócimy do tej chatki, żeby coś tutaj porobić. Tak, te rękawice siły ogra przydałyby się przynajmniej dla Sola. A jak nie, to może też Elmo udałoby się je zrobić. Poza tym, co jeszcze chcemy zrobić? Zróbmy sobie różdżkę nową magicznych pocisków. Ponieważ teraz już Lavos ma 5 magicznych pocisków, więc nowo stworzona różdżka będzie lepsza. Poza tym mamy też różdżkę kulognia. To jedna z tych różdżek, która z tego maga wydropiła. Na pewno się przyda. A poza tym, no chyba tyle. Trochę tam różnych magicznych zwojów było. Większość dla kapłana. Co jeszcze? Miksturek jeszcze nie zidentyfikowałem, zaraz się tym zajmę. No i cóż, to chyba tyle, co na razie jesteśmy w stanie zrobić. Dobra, muszę jeszcze trochę porządków zrobić, trochę miksturek. Przy okazji, Soul się zbugował. Nie chcę oddać niektórych przedmiotów, tak jakby był postacią niezależną. No cóż. Myślę, że im dalej w las, tym więcej bugów. Dobra, zrobię małą przerwę. Posprzątam ekwipunek jeszcze do końca i widzimy się z powrotem na poziomie 4. Dobra, jesteśmy z powrotem. Przy okazji, to co jeszcze wyczytałem, mianowicie walczyliśmy tą walkę na poziomie hard. Ponieważ ten czarodziej, ten duży, który przywoływał żywiołaki, on nie powinien się tutaj znajdować, on ma tutaj swoją komnatę. Domyślam się, że dlatego, że tą niebieską kobietę puściliśmy wolno, to dlatego on się tutaj znajdował. To co Hedrak mówił, że świątynia jest w stanie pełnej gotowości, czy coś takiego, bla 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 bla. Tak jest. Więc nie żeby dużo zrobił podczas tamtej walki, ponieważ tak się nawalał z tymi żywiołakami, tam jakieś naprawdę poważne błędy wyskoczyły. Ale tak, ale to nie powinno tak wyglądać, jeżeli się dobrze zrobiło wszystko. Dobra. Mamy tutaj jakiś portal. Tak jest. Myślę się, że będziemy chcieli do nich wchodzić po kolei. Ale tu wieje. Okej. Może być sfera powietrza. Cześć. Co słychać? Nic. No dobra, no to idźmy dalej. Kapłan. Ale cóż to, jakaś nowa twarz? Czyżby przyszły towarzysz naszej wiecznej tułaczki? Wróg to czy przyjaciel? Nie jestem twoim wrogiem, dopóki nie wejdziesz mi w drogę. To dobrze. Trudno tu o przyjaciela. Jesteśmy Ashrem, były najwyższy kapłan świątyni powietrza. Miło nam cię poznać. Może Light niech z nim pogada, bo... I znów się spotykamy! Jakim cudem dało ci się tak długo przeżyć? Może stać nas na więcej niż ci się zdaje. Może należałoby nam zaufać. Nie mogę cię przyjąć do grupy, mam zbyt wielu towarzyszy. Więc może innym razem. Jeśli los postanowi skrzyżować ponownie nasze ścieżki, a ty będziesz w potrzebie, pomogę z wielką chęcią. Jeżeli Skropne zdradzi, na razie nas nie zdradził. To jest jeden z powodów, dla których nie chciałem go wywalać z drużyny, żeby zagadać z kupcami. No Skrop póki co okazał niezwykłą lojalność,
co do nas. Nawet w obliczu Hadreka nas nie zdradził. Więc na razie go zatrzymamy dalej. Może to się zmieni w finałowej walce. Ale na razie jest nam wierny, więc zostawiamy go. Dobra, tam wyglądało na to, że tam było wyjście. Ale jeszcze tutaj nie skończyliśmy. Tak mi się zdaje, że tutaj jeszcze nie skończyliśmy. Szukamy czegoś, co byłoby w stanie zakląć naszą kulę magią powietrza. Chyba to znaleźliśmy. Przynajmniej walkę znaleźliśmy. Funrock, sieć z tyłu. Jeżeli stwierdzę, że sytuacja będzie na tyle poważna, że przyda się pomoc Funrocka, to rzucę na niego ten siłę, żeby nie był przeciążony i żeby był w stanie się jakoś sensownie ruszyć. Dobra, te Edrisy nie wyglądają na jakiekolwiek wyzwanie. Nie zamierzam używać na nich czarów. Ładnie. Możesz kogokolwiek zaatakować Dobra. Zobaczmy, jak twój nowy łuk działa mu go. Właśnie, Mugox chyba używał wtedy, czekaj. Klasa. Zdawało mi się, że używał podwójnej strzały. Chyba nie. Muszę to jeszcze zobaczyć. Generalnie sprawdziłem różnicę pomiędzy... Gdzie jesteś? Tutaj. Gdzie jest jeszcze jeden przeciwnik? Tutaj. Sprawdziłem różnicę pomiędzy szybkim strzałem a podwójnym strzałem. Ruszam. Dobra. Jeszcze jeden biegnie do nas. Dobra. Jak sobie życzysz. Tak, czy ty używasz któregokolwiek? Używam niby podwójnego strzału. Tak, szybki strzał daje nam dodatkowy atak, a podwójny strzał daje to, że każdy z naszych ataków teoretycznie powinien zawierać dwie strzały. Ale nie widziałem, żeby to w jakikolwiek sposób zadziałało. Więc nie wiem, czy to dobrze działa, czy nie. Mieliście coś przy sobie? Oczywiście, że nie. Dobra, nic tu nie ma. Skorp, zapraszamy. Idź przodem. Lawos, zapraszamy. Okej, cokolwiek ma się tutaj znajdować, wygląda na to, że może się znajdować tuż przed nami. Strażnik Wrok. Śmiertelnicy! Śmiertelnicy! Chcę przejść, plugawa bestio. Czyje rozkazy? Żywiej pani, upiornej władczyni 222 sfery. Sama zakt mój mi rozkazuje. I co ci nakazuje? Czy
Ponorok. Zostań na razie tutaj. Elmo, możesz go zaszarżować? Dobra. Dobra. Ma odporność na zaklęcia. 16. Nie wiem, czy w takim razie chcę go coś czarować. To jest pozasferowiec. Mamy parę mikstur ochrony poza sferowcami. Spróbujmy go zakwasować na dobry początek. Zero obrażeń. Zmniejszenie obrażeń w 10. Okej. Dobra, szał. I do dzieła. Do dzieła. 9 obrażeń. Niewrażliwość od elektryczności, reszta zmniejszenia na 10, ok. Anti, czy masz miksturę siły byka? Nie, powinienem ci dać. Dobra, na razie sytuacja nie wygląda na tyle poważnie, żeby angażować w to Funroka. Podejdź na razie tutaj. Weź postać niedźwiedzia polarnego. Jeżeli będziemy potrzebowali czaru, to za chwilę, mam nadzieję, to spojrzymy. Dobra, ty masz odporność na elektryczność, ty pewnie też, ale zajmijmy się najpierw tym żywiołakiem, żeby odblokować Elmo. Strzelne odbicie. Tak jest. Dobra. Możesz go dokończyć? Dziękuję. Jeszcze jeden jest gdzieś. A tutaj. Dobra. Oczywiście. Elmo, do dzieła. Dobra. A będziemy musieli używać potężnych ataków na niego. Dobra, tak, zmaksymalizowane magiczne pociski na tego żywiołaka. Soul, użyj potężnych ataków. On ma odporność na obrażenia, jak chcemy go zranić, musimy to porządnie robić. Dobra. Anti, zajmij się tym żywiołakiem. Ładnie. Mugox, może go dokończyć. Dobra. Quasity pojawiają się z tyłu. Niedobrze. Ruszam. Spróbujmy na razie do nich otworzyć ogień. Tak, to nie, to nie zadziała za bardzo. Dobra. Strzelne odbicie zaraz mu się skończą. Oczywiście. Elmo, do dzieła. Dobra. Dobra. Lavos.
Oni są, nie są przygotowani, więc ci nie zadadzą ataków okazyjnych. Możesz rzucić na siebie lustrzane odbicie. Możesz też również trochę się wycofać. Dobra, Sol, działaj. Dobrze. 22 PW, ładnie. Anti, mógłbym ci rzucić większy magiczny kieł. Na razie działaj. Muko. Zobaczmy, na ile strzałami jesteś w stanie ich... Okej. Twój elektryczny łuk całkiem nieźle sobie z nimi daje radę. Musimy przejść walkę wręcz. Z jakiegoś powodu nie masz już punktów ruchu. Dobra, reszta niech dalej uderza w niego. Lustrzane odbicia kolejne rzucił, nie zauważyłem. Mógłbym je próbować rozproszyć, ale... Oczywiście! Ale chyba i tak sobie poradzimy bez tego. Dobra. Tak jest. Russell? Anti? Oczywiście. Trafienie krytyczne za 22. On ma dużo HP-ków, ale poradzimy Dobrze. Sobie z nim. Mugo, liczyłem na więcej. Kolejne lustrzane odbicie. Nie będę ich próbował rozproszyć. Moment, dlaczego ty nie masz punktów ruchu? Nie mam pojęcia. Jesteśmy w stanie je wszystkie zdjąć, a on po prostu cały czas marnuje swój ruch, nie atakuje nas, tylko rzuca kolejne lustrzane odbicia, więc nie zamierzam tego psuć. Oczywiście. Dobra. Możliwość na zaklęcie. Natychmiast. No i zanim dojdzie kolejka do Anti, Anti jest już w stanie przebić się przez nie. Przynajmniej gdyby trafił. Dobrze. Kolejne zatrucie. Okej, nie wiem co to było. Chyba próbował nam zadać jakieś obrażenia. Ale nie widzę co złego miałoby się niby wydarzyć. Light, dlaczego nie masz punktów ruchu? Nie mam pojęcia. Dobrze. Nie? Oczywiście. Dobra. Czarnowóz, ciebie zachowamy. Ładnie. Anti, masz Jak okazję dokończyć. Mogo, możesz się odsunąć, żeby nie prowokować niepotrzebnie ataków. Dobrze. Nie chcę zostać otruty, tak jak Unrock. Raz rzucił po raz kolejny zaklęcie, ale po raz kolejny nie widzę tego żadnych efektów. Okej, ty już możesz się ruszać, Dobrze. Świetnie. Skorp! Dokończ dzieła. Możesz go zaszarżować. Możesz, świetnie. Dobra.
Jak sobie życzysz. Tutaj szarża? Dobrze. Świetnie. Dobra. Lavos. Odtruci zyćni Funroka, zanim to się zadziała. No i dobra. Jak rozkażesz. Czy teraz... Tak jest. Magiczny klejnot. Dobra, i samo wskoczyło do... Tak jest. Do tej. Dobra, tutaj jest coś jeszcze. Spróbujmy to szybko tam zobaczyć. Nie wiem, mam nadzieję, że sam Soul będzie w stanie to szybko ogarnąć, żeby nie ciągnąć całej drużyny. Ta walka nie była trudna. Myślałem się, że ten demon mógł coś zrobić nam więcej, ale z jakichś powodów robił bardzo mało efektywne rzeczy. Gra się znowu przycięła. Jakieś wiry. Soul powinien sobie samemu dać z nimi radę. Dokładnie. Niech jeszcze podejdą. Że większe rozpłatanie wejdzie. Tutaj są, więc jak poruszymy się tutaj... Dobra, wystarczy, że tutaj podejdziesz. Mam nadzieję, że ich złapię wszystkich. Ciach. Ciach. Dobra, niestety jednego nie złapałeś. Tak bym ci dał pikę, to może byś złapał. Jak rozkażesz. Jeśli spełni swoje śluby, trzy głowy jednym cięciem ściągnąć. Znaczy 60 punktów doświadczenia za taką pierdółkę. Tak jest. Dobra, jakieś chyba kolejne wyjście tutaj jest, czy coś. Dobra, nie przejmujemy się tym. Użyjmy tego. I wyszliśmy tutaj. Raczej się zaktualizował opis. Nie wiem. Co jeżeli spróbujemy go użyć? Kula Złotej Śmierci. Okej, możemy go przywołać teraz. Przywołanie, trucizna, wykrycie kłamstwa. Wyładowanie łańcuchowe. Dobra, nie wiem, w którym momencie nie zauważyłem, z jakiegoś powodu przerwało mi się nagrywanie.
Nie mam pojęcia dlaczego. W każdym razie wszedłem do kolejnego portalu, on był niedaleko tamtego od, po drugiej stronie był, po lewej, niedaleko tego od powietrza i jesteśmy teraz w sferze ognia. Ale tak, spojrzałem, że w sumie i tak już nam się skończył czas, więc to zostawimy na następny odcinek. Cóż, i poza to, szczęście w tej sferze mamy, prawie cała nasza drużyna ma pierścień odporności na ogień. Prawie cała. Więc nie spodziewam się tutaj zbyt dużych problemów. I cóż, i pozostaje jeszcze nam sfera wody i kamienia. Więc to w przyszłych odcinkach zobaczycie. Póki co dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć!